Witam. W tym odcinku poradnika przerobimy radziecki czołg lekki T-26. Zacznijmy od odrębnionej historii tego czołgu. Jeśli mam mówić o samym T-26, muszę również poruszyć temat jego prekursora, czyli Vickersa Mark E. Ten 6-tonowy brytyjski czołg lekki z czasów międzywojennych był jednym z najbardziej rozpowszechnionych czołgów właśnie w latach międzywojennych. I był on dostępny w dwóch wariantach. Dwuwieżowym z karabinami maszynowymi Vickersa 7,7 mm. Oznaczony był on jako typ A oraz jednowieżowym z działem Vickers Armstrong kalibru 47 mm jako typ B. Pewnego rodzaju rodzicami tego czołgu byli m.in. John Carden i Vivian Lloyd, ci sami, którzy stworzyli podwaliny pod nasze tankietki, co ciekawe, mimo iż czołg powstał w brytyjskich zakładach zbrojeniowych z własnej inicjatywy, narodzimy rynek, to nigdy nie trafił do brytyjskiej armii, lecz dzięki szerokiej kampanii reklamowej owego czołgu sprzedany został do wielu krajów świata, m.in. do Związku Radzieckiego, Polski, Chin, Bułgarii, Grecji, Finlandii, Portugalii, czy chociażby do Boliwii i Siamu. Jednakż tylko Polska i Związek Radziecki zakupiły licencję, by móc usprawnić ten świetny jak tamte lata czołg. Skoro mowa o Polsce, nasza wersja tego pojazdu była nieco zmodernizowana. Wstawiony został lepszy dieslowski silnik sześciocylindrowy o mocy 100 koni mechanicznych, co skutkowało wyższą prędkością maksymalną i ogólnym zwiększeniem manewrowości pojazdu. Dodatkowo wstawione zostało świetne 37 mm działo Boforsa wzór 37. Dodatkowo w kilku modelach zwiększony został pancerz do 40 mm w wersji 9TP. Nawet ówcześni wrogowie Niemcy zauważyli, iż nasz czołg jest na tyle dobry, że zdobyczne egzemplarze wcielane zostały do ich armii. Należy też wspomnieć, iż prócz wersji jednowieżowej posiadaliśmy również wersje dwuwieżowe uzbrojone w karabin 7,7 mm polskiej produkcji. Cóż, mimo iż mieliśmy własne wersje owego czołgu, cena jego wyprodukowania była całkiem wysoka. Dla przykładu polski Fiat 508 z pełnym wyposażeniem kosztował 5400 zł, a TKS kosztował około 50 tysięcy zł. Natomiast 7TP około 181 tysięcy złotych, więc jeśli do tego dołożymy małą ilość fabryk mogących produkować takie pojazdy, dochodzimy do wniosku, iż nawet te 130-140 sztuk w tak krótkim czasie było to dużo. Do wojny obronnej posiadaliśmy też kilkanaście egzemplarzy czołgów Vickers typ E. Przejdźmy więc teraz do T-26, czyli wołu roboczego ówczesnej Armii Czerwonej. Można by dodać kąśliwą uwagę do tego czołgu, że wół roboczy może mieć odniesienie do jego manewrowości i prędkości maksymalnej. Mimo iż ten pojazd posiadał całkiem niezłe działo 45 mm, to jednak armata wciąż była przestarzałą konstrukcją, ponieważ bazowała na podzespołach niemieckiej armaty 37 mm wzór 1930. Natomiast jeśli chodzi o pancerz, został praktycznie bez zmian w porównaniu do Vickersa Mark E. Zostało to zmienione dopiero w późniejszych wersjach, np. T-26E. T-26 można by nazwać niskobudżetową wersją 7TP z powodu słabych parametrów tego pojazdu, jak i jakości samego wykonania. Warto też wspomnieć, iż T-26 do wojny obronnej 1939 roku był w Armii Czerwonej w ilości około 1700 sztuk. Mówiąc o jakości wykonania tego radzieckiego pojazdu, można przytoczyć kilka liczb. Przy wojnie obronnej z około 1700 czołgów, Wojsko Polskie zniszczyło około 15 tych czołgów, lecz 302 zepsuły się podczas ataku na polskie ziemie, bądź utknęły w trudnym terenie. Sowieci praktycznie od zawsze mieli zamiłowanie do modyfikacji czołgów, dla przykładu prócz zwykłego T-26, no i rzecz jasna wielowieżowej wersji tego czołgu, było też czołg z miotaczem ognia na podstawie wielowieżowej wersji, działo samobieżne Su-5, też na podstawie czołgu T-26, działo samobieżne Su-6 z działem 75 mm, działo samobieżne Su-26 z działem 75 mm lub 122, czołg mostowy też na podstawie czołgu T-26, czołg wsparcia piechoty z wieżą z BT-7A z działem 75 mm, no i czołg eksperymentalny z działem bezodrzutowym 75 mm. A teraz tak bez owinienia w bawełnę, opiszę nieco parametry tego czołgu w grze. Pancerz tego czołgu jest tak mocny, że równie dobrze można byłoby go zamienić na karton gips albo zwykły karton.
Porusza się szybko i z gracją, niczym starsza osoba z zakupami, a obraca się równie szybko, co cegła, o którą się potknęliście. Czołg ten ma tak wiele weak spotów, że sam rysunek pomocniczy, który dla was przygotowałem, jest prawie że nieczytelny. Lecz mimo wszystko wam go pokażę. Na rysunku widzicie, czerwonym kolorem zaznaczony został silnik. Niebieskim kolorem natomiast skrzynia biegów, a zielonym kolorem, którego jest najwięcej, miejsca, w które najlepiej strzelać przy napotkaniu tego czołgu na polu bitwy. Czołg ten jest naprawdę kiepskim czołgiem do walczenia przeciw czemuś, ale jest świetnym czołgiem, jeśli walczycie przeciw niemu. Ponieważ nawet T-60, który praktycznie w ogóle się nie nadaje do niczego prócz zestrzeliwania samolotów, przebija T-26 bez większych problemów. Przy walce z tym czołgiem musicie jednak pamiętać, że jego działo jest całkiem mocne i może nawet przebić późną generację Panzera IV, nawet w wersji G. Więc jeśli możecie, to najlepszym atakiem jest jego objeżdżanie, bądź też ostrzeliwanie z zaskoczenia. Póki was nie widzi, póki was nie celuje, jesteście całkowicie bezpieczni. A celowanie to akurat ma dosyć kiepskie ze względu na kiepski obrót samym pojazdem i kiepski obrót wieżą. Ale by wam nie przedłużać, postanowiłem nagrać mały gameplay, jak najlepiej grać tym czołgiem. Mam nadzieję, że bitwa będzie na tyle dobra, czy wam w czymś pomoże. No więc zapraszam. Więc dabaju, no fajnie, z drugiej manki jesteśmy ustawieni, rzeka Popioł, czy tam Irlandia, czy tam Ash River, różne nazwy były, mimo że rzeka Popioł to zangielszczenie do polskiego, znaczy Ash River to zangielszczenie do polskiego Ash River. Mapa jest fajna, aczkolwiek walka na niskich tierach na tej mapie jest dosyć przykra. Najczęściej oni zajeżdżają nas od góry. Ciężko się ogarniać, ponieważ wszystkie strzały, które lecą z góry, są zazwyczaj celne. Natomiast strzały lecące w ich kierunku są zazwyczaj... są zazwyczaj niecelne z racji, że mogą się skryć. Dlatego podczas wojen najlepiej się bronić od góry, ponieważ jest trudniejszy dostęp i lepszy ostrzał. Czy trudniejszy dostęp do broniącego się. Ale każdy wie, o co chodzi. No, widzę, że jest... Wow. Brr. Jednak wolałbym 7TP niż to 26. Ale tylko moje skromne zdanie. Na zapytanie dlaczego, ale co? Czemu 7TP? Po co? Komu na to? Komu to na co? 7TP było lepsze pod względem mobilności, jak już wcześniej wspominałem. Miało silnik diesla, przez co miało większego kopa. I to był silnik 6-cylindrowy, 100-konny, a nie 4-cylindrowy, benzynowy, 90-konny. Witaj, bocie. Skrzynka z biegusiami. Ammunition. No. Dobra. Asysta, norma. Nic mi nie pomogło. Znaczy nic mi nie dadzą tego strzelić coś na mniejsza. Atakuj punkt A. B
Zaatakuj bazę nieprzyjaciela. Niech wiedzą, co się dzieje. Ups. Wrogowie przejęli strefę. Yes, I hit. Wow. W zasadzie spodziewałem się tego, a spróbujemy odbić ich od góry, czy obić ich od góry. Wyjdziemy z jedynki, może coś się uda zrobić, może jeszcze mamy jeszcze dwa czołgi, więc nie powinno być tak źle. Nie powinno. Umrę ze starości, mi się ten czołg całkowicie obróci. Ups. It serves him right. Wow. The looter has been dazed. We need artillery support. Roger that. Confirming fire. No cóż, jak widzicie, to jest dosyć papier. Mam jeszcze jedną T26, więc może coś się uda jeszcze ogarnąć. Może jeszcze coś. Yeah. Dobrze, tak więc sobie na koniec podsumujmy wady i zalety. Tak więc na początek wady. Kiepskie opancerzenie, kiepska mobilność, kiepska prędkość. Zalety. Przyzwoita siła ognia i przyzwoita szybkostrzelność. Tak więc małe podsumowanie. Starajcie trzymać się na dystans swoim T26. Jeśli macie już przyjmować jakieś hity, to przyjmujcie bardziej na klatę niż się jakkolwiek obracając bokiem, bo wtedy to już jest kapota. I starajcie się atakować z zaskoczenia. Jeśli nie będziecie atakować z zaskoczenia, to padniecie raz, dwa. No chyba, że szarżujecie grupą, to jeśli szarżujecie grupą, to szarżujcie grupą, bo jest to też dobre rozwiązanie. No i jeśli macie już głowę ekspiennego na full, to używajcie często zrzut artylerii. No i w tym tygodniu jeszcze się pojawi kolejna część poradnika, tym razem o pancerze 38T. Dzięki, spodobało się, zalajkuj, zasubuj, poleć znajomym. Czemu by nie? Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.